dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Powiem wam, że ja mam lekką chrypkę, już trochę mi przechodzi, ale to po weselu, bo naprawdę była super zabawa i świetnie się rozmawiała, wiecie jak się rozmawia przy głośnej muzyce, no to właśnie później tak się może skończyć. Poza tym wiecie, wchodzenie w sukience z odkrytymi plecami, tak czasami jest. No i właśnie po tym weselu, na tym byliśmy, po chyba najlepszym, no naprawdę po najlepszym weselu, na jakim byliśmy, posypały się pytania o mój makijaż, o sukienkę, o fryzurę trochę też. Także dzisiaj chciałabym nagrać taki właśnie odcinek, dosyć luźny, get ready with me, takie szykowanie, aby odtworzyć ten look, jaki miałam na weselu, ponieważ bardzo, ale to bardzo przypadł wam do gustu. Było mnóstwo bardzo pozytywnych komentarzy, komplementowaliście mój wygląd, także jest mi bardzo, bardzo miło, dziękuję wam za to, bo zdjęcie wstawiałam na Instagram. Także jak jesteście ciekawi, jak to powstało, jak cały ten look powstał, makijaż, fryzura, pokażę wam również sukienkę, no to oglądajcie dalej. Ja tutaj już przed chwilą podczas przygotowywania całych ustawień i wszystkiego wypiłam swoją kawę, także chyba za chwilę sobie drugą, bo dzisiaj dosyć ciężka nocka była, także żeby się trochę tak rozbudzić, ale bardzo się cieszę, że zrobimy sobie wspólnie taki, no powiem wam, że dosyć prosty, aczkolwiek bardzo efektowny makijaż, taki bardzo, bardzo kobiecy, trochę sexy, także mam nadzieję, że się cieszycie i zapraszam do oglądania. Jestem z powrotem, byłam sobie umyć włosy, także za chwilę będziemy suszyć, ale jeszcze wam tutaj powiem, że w ramach tego filmu podjęłam współpracę z marką Philips i dostałam od nich dwa urządzenia, które zaczęłam testować dosyć niedawno, ale powiem wam, że mam już swoje pierwsze przemyślenia i na początek zaczniemy od suszarki. Jest to suszarka dokładnie o nazwie Philips Sense IQ. Teraz jest taka era takich innowacyjnych, inteligentnych urządzeń i powiem wam, że ja byłam w szoku, jak tą suszarkę zobaczyłam po raz pierwszy, w sumie jak użyłam jej po raz pierwszy, ponieważ ona ma tak inteligentny system. Mamy tutaj różne tryby w zależności od potrzeb naszych włosów i mamy tak tryb fast, czyli taki dosyć szybki, kiedy zależy nam na czasie. Mamy tryb gentle, czyli taki, który pozwala na delikatną stylizację, bez obciążania, bez przesuszania tych włosów i właśnie tutaj też głównie o to chodzi w tym urządzeniu, że ono zatrzymuje naturalne nawilżenie naszych włosów właśnie przy użyciu tego trybu gentle, czyli po prostu ich nie przesusza. Myślę, że dla wielu osób to ma ogromne znaczenie. Dalej mamy tryb manualny, czyli po prostu taki klasyczny, gdzie ustawiamy sobie prędkość tych obrotów, ustawiamy sobie też temperaturę według własnych preferencji. Mamy tryb style, który jest właśnie do stylizacji włosów, natomiast on też jest bardzo taki ekspresowy. Naprawdę mega szybko można sobie wysuszyć włosy przy użyciu tego właśnie trybu style. Mamy też tryb curl, czyli do loków i do tego jest dołączony właśnie taki dyfuzor typowy do loków i wtedy sobie używamy tego trybu specjalnie przeznaczonego właśnie w zestawie z dyfuzorem i możemy wydobyć taki naturalny skręt naszych włosów. I jest też tryb ostatni, scalp i masażer również jest tutaj dołączony do właśnie skóry głowy i możemy sobie w ten sposób właśnie tej suszarki używać. Co jest jeszcze bardzo fajne w tej suszarce, zobaczcie, tutaj mamy takie małe okienko, taką małą dziurkę i tutaj mamy czujnik podczerwieni, który podczas całego suszenia on sprawdza, mierzy temperaturę naszych włosów, dzięki czemu może chronić przed przegrzaniem. Chroni po prostu przed przegrzaniem włosów, dzięki temu właśnie one się nie przesuszają. Plus oczywiście mamy tutaj taką pielęgnację jonową, dzięki czemu te włosy później po stylizacji nie puszą się, nie elektryzują się. Także dla mnie, zwłaszcza w tych zimnych miesiącach, to jest bardzo przydatne, bo nic mnie tak nie wkurza jak włosy, które po prostu przyklejają mi się non-stop do twarzy i są takie spuszone. I później jeszcze powiem wam trochę więcej na temat drugiego urządzenia, jak już zrobimy makijaż i będzie to genialna lokówka, która jest też taka bardzo, bardzo innowacyjna i jest to również lokówka z serii Sense IQ, która sama kręci włosy.
Włosy wysuszone, czas na makijaż i ja zaczynam od makijażu twarzy. Jeśli nie macie takiej, powiedzmy, wprawionej ręki albo obawiacie się, że cienie wylądują gdzieś tam na podkładzie, a malujecie się na większą okazję, no to lepiej zacznijcie od makijażu oka, natomiast dla mnie to nie jest problem, po prostu sobie robię taką chmurkę później z pudru pod okiem, a jakoś tak lepiej po prostu mi się to robi to w tej kolejności i bardzo rzadko używam tego podkładu, natomiast na większe okazje wiem, że też jest ulubieńcem wielu z moich tutaj widzek i ogólnie wielu kobiet i jest to Estée Lauder Double Wear i ja go użyłam w odcieniu 1W2. Korektor, którego użyję, to będzie mój ulubieniec Hourglass Vanish w odcieniu Sepia i pudry Cashmere All Day Powder na środek twarzy od Helen. Ostatnio testowałam go w teście właśnie nowości i bardzo, bardzo mi się spodobał. Pod oczy Helen Lightning Secret i użyję jeszcze jakiegoś rozświetlającego pudru. Muszę sobie przypomnieć, którego używałam, szczerze mówiąc, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że używałam też Hourglass Ambient w odcieniu Dim Light. Żeby usunąć efekt pudrowości z twarzy, spryskam sobie ją mgiełką i też używam różnych, natomiast przeważnie bardzo lubię tą właśnie Glow Coco z Huda Beauty. To już jest moje kolejne opakowanie. Ona właśnie fajnie tak wszystko scala, nawilża i daje taki bardziej świeży efekt. No a jednak jak mamy sporo takich produktów i kryjących na twarzy, i pudrowych, no to fajnie jest to sobie połączyć i ja też tak właśnie przed weselem zrobiłam, plus to daje taką dodatkową warstwę utrwalenia. I teraz przejdę do brwi. No i bardzo się polubiłam z pisakiem, który również testowałam w ostatnim filmie makijażowym, tym z Eveline Brow Art Duo w odcieniu medium, natomiast nie używam tej części tutaj z tą gąbką, tylko samego pisaka. Jakoś ta gąbeczka jest okej, ale wolę sobie wypełnić brwi, delikatnie podkreślić je kredką. I kredka, której użyję, to będzie Precisely My Brow z Benefitu standardowo, a tutaj początek brwi i włoskie dodatkowo dresuję sobie właśnie tym pisakiem. No i tutaj dużego zaskoczenia nie będzie, że makijaż oka w całości wykonałam paletką Bohema od Zuzi i Glam Shopu. No powiem Wam, że ta paleta to jest mój totalny hit. No zeszłego roku całego zdecydowanie, powiem Wam, że non-stop jej używałam. Nie było filmu z ulubieńcami roku i tak się zastanawiam, czy nagrywać, albo może nagram rolkę na Instagram tylko z takimi naprawdę moimi perełkami, może kogoś to zainteresuje. Także użyję najpierw bazę z P. Louise i pokażę Wam, jak wykonałam makijaż. I od razu Wam tutaj powiem, że zapomniałam na wesele, w ogóle zapomniałam do Warszawy zabrać rzęs sztucznych. Wzięłam wszystko, co potrzeba do przyklejania rzęs, czyli pensetę, w razie czego wzięłam takie małe nożyczki, żeby sobie przyciąć rzęs, jakbym potrzebowała. Wzięłam klej, a zapomniałam wziąć rzęs, więc było chodzenie, szukanie stacjonarnie rzęs. I takie, które dorwałam i wydawały mi się w miarę ok, to były rzęsy marki Catrice. Z Ardell też kupiłam, ale jak je sobie porównałam, to jednak zdecydowałam się na użycie tych z Catrice. Nie wiem, czy to jest jakiś model Lash Couture Series Volume Lashes.
tak to się nazywa i tak wyglądają i przypominały mi bardzo rzęsy Fullies z Blended, więc postawiłam na te, mają przejrzysty pasek i powiem Wam, że całkiem spoko się sprawdziły, nie są jakieś super genialne mega do takiego wieczorowego makijażu, ale jak na rzęsy z drogerii, całkiem spoko naprawdę, także właśnie sobie je przykleję. A do wykończenia makijażu twarzy użyłam mojego totalnego ulubieńca, czyli paletki od marki Tune i Aleandry Bronze and Shine Power. I tutaj mamy bronzer i rozświetlacz. Przepiękne odcienie. Ten bronzer jest fajny, taki delikatnie oliwkowy, dosyć ciepły, natomiast nie pomarańczowy, a rozświetlacz to przepiękny szampański odcień, który pasuje zarówno na co dzień delikatnie nałożony, a również na większe okazje, tak na mokro właśnie, i nałożę też róż. Czas dokończyć stylizację włosów i tak jak mówiłam, będę używała lokówki od marki Philips serii Sense IQ i jest to takie urządzenie, które no powiedzmy dla osób mniej wprawionych w kręceniu włosów, jeśli macie jakiekolwiek problemy właśnie z tym, jak nakręcić włosy na klasyczną lokówkę, tutaj życie jest ułatwione, wystarczy chwila, aby się nauczyć tego nowego systemu i po prostu trwa to naprawdę szybko, więc nawet dla osób, które dosyć często kręcą włosy na lokówkę, tak jak ja, jest to usprawnienie tego całego procesu, plus właśnie mogę sobie tutaj ustawić temperaturę, ponieważ mamy 3 stopnie temperatury, mogę sobie ustawić czas kręcenia, mogę ustawić kierunek kręcenia, kierunek nakręcania włosów, czyli czy loki chcę mieć do zewnątrz, czy do wewnątrz, możemy też robić naprzemienne, a jeśli chodzi o rodzaj skrętu, no bo wiadomo, chcemy czasami luźniejsze loki, czasami chcemy takie ciasne, drobniejsze loki, no to też zależy to właśnie od temperatury, bo im mniejsza temperatura i im krótszy czas tego nagrzewania, tego przytrzymywania loku, tym ten lok będzie luźniejszy. Także ja sobie ustawiłam 190 stopni, czyli środkową temperaturę i 8 sekund nagrzewania i pokażę Wam, jak to działa. Ja na weselu miałam takie dosyć luźne fale i one były zakręcone do wewnątrz. Tak jak zazwyczaj na co dzień robię sobie takie luźne loki, luźne nawet fale do zewnątrz, no to tutaj chciałam do wewnątrz, aby uzyskać taki efekt trochę takiej hollywoodzkiej fryzury. Tak mi się to kojarzy. Więc tutaj ustawiamy sobie kierunek. Teraz mam dobrze do wewnątrz ustawione i kiedy wprowadzimy włosy tutaj, tu w środku znajduje się wałek, kiedy wprowadzimy pasmo włosów do środka, to po prostu wciskamy ten przycisk, zaraz Wam pokażę, i aby te fale były takie dosyć luźne, a właściwie takie loki, powiedzmy, że to będą loki, ale dosyć luźne, no to też nie biorę takiego cieniutkiego pasemka, tylko takie dosyć grube pasmo włosów wkładam i teraz naciskam przycisk. I czekam na sygnał, aż minie 8 sekund. O, i teraz wypuszczam włosy. No i proszę bardzo, mam pięknie zakręcone pasmo. Na razie nie rozczesuję tutaj dłońmi nic, ponieważ no chcę, żeby ta temperatura jednak się utrzymała i żeby ten lok był trwały. W ten sposób też klasycznie zawsze kręciłam włosy, czekałam aż wystygnie, wtedy sobie przeczeszę palcem włosy.
I jeśli chodzi o lokówkę, tak samo jak w przypadku suszarki, podczas całej stylizacji mierzy ona temperaturę włosów, aby uniknąć przegrzania, także na pewno włosy nam się tutaj nie spalą. Włosy też ślizgają się w pewien sposób po tym wałku. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego takiego momentu ciągnięcia ani urywania tych włosów. Ona również zapobiega puszeniu, ponieważ jest również właśnie, jest to taka pielęgnacja jonowa, tak samo jak w przypadku suszarki. No i teraz po zrobieniu takich właśnie luźnych loków rozczesuję sobie je palcami. Moje fale, właśnie ja nawet odczekałam wtedy, żeby moje fale były takie typowo luźne. Tutaj z jednej strony założyłam sobie włosy też za ucho, aby uzyskać taki właśnie elegancki efekt. A tutaj zostawię je luzem w ten sposób. I mniej więcej tak wygląda moja fryzura. Spójrzcie, jakie są przepięknie też lśniące po tej lokówce, dzięki temu, że właśnie tutaj w środku są takie klamerki, które łatwo przytrzymują to pasmo włosów i takie wygładzają, i naprawdę te loki się robią takie przepięknie gładkie, także no bardzo taki elegancki efekt. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja założę sobie biżuterię, jaką miałam, i sukienkę, i zaraz Wam się pokażę tak w końcowym efekcie. I sukienka, którą mam na sobie, jest z Rose Avenue, z takiego sklepu. I tutaj, jeśli chodzi o górę, zobaczcie, ona jest do dowolnego zawiązania. Także ja wiązałam ją sobie nie w ten taki klasyczny sposób jak teraz, tylko tak po skosie. Zaraz może mi się uda to tutaj zrobić. Czekajcie, zacznę od tej części. Miałam ją po prostu na jedno ramię, delikatnie sobie to skręciłam. I tu drugą część również. Tak się prezentuje to wiązanie. Powiem Wam, że mega eleganckie są te sukienki i bardzo, bardzo widowiskowe. Ja zastanawiałam się też nad pudrowo-różowym kolorem, natomiast był wyprzedany i powiem Wam, że bardzo się cieszę, że wybrałam tą czerwień jednak, bo naprawdę jest zjawiskowe. Jak sobie to dobrze ułożymy, to już nic tam nie trzeba poprawiać. A z biżuterii miałam na sobie taką dosyć minimalistyczną bransoletkę z Pandory i kolczyki, o które też bardzo często pytacie, bo ja je też na co dzień lubię nosić, jak mam jakiś taki bardzo prosty, delikatny outfit. Biżuteria z Pandorki. Zobaczcie, od razu jest efekt, a do tak widowiskowej sukni nic tutaj więcej nie potrzeba, no i też łańcuszek by nie pasował już. I taki mamy efekt końcowy, wstawię Wam tutaj jeszcze zdjęcie, jak wyglądaliśmy we trójkę, bo Nel była przez chwilę z nami na samym ślubie, także tak to wygląda, plecy są bardzo efektowne, polecam Wam jeszcze nałożyć rozświetlacz, poprosić kogoś, żeby Wam nałożył rozświetlacz na plecy, to daje już taki, wiecie, taką wisienkę na torcie, że ta skóra jest taka połyskująca, także tak się prezentuje mój look weselny, dajcie znać, jak Wam się podoba, kciuk do góry, jeśli film Wam się również spodobał, jeśli przypadł Wam do gustu, od czasu do czasu może uda mi się nagrywać takie get ready tutaj albo w formie reelsów na Instagram. Dziękuję Wam bardzo już za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa!